Cześć wszystkim, witajcie. Tu już się woda napełnia. Ile zamierzasz nalać? Do połowy? A ile będzie w studni, bo ten wąż taki długi, długi, długi. Aż do studni prowadzi i ze studni wodę Sławek pompuje właśnie tutaj. Ale zdradzę chyba czemu, nie? I tak się każdy pewnie domyśli. Jak będziemy jechać po te kury w piątek, jak się nic tam nie wydarzy, nic się nie zmieni, to też chcemy podjechać jeszcze po ryby. Ryby takie kolorowe, jakieś tam złote czy coś. No zobaczymy, jakie tam będą. I właśnie tutaj je odchować do jesieni w tym zbiorniku. Bo trochę się obawiamy, że szczupaki mogą je tam, wiadomo, zjeść. Zależy też, jakie duże się kupi, nie? No ale to i tak, no. Będziemy je tutaj karmić i tutaj sobie będą do jesieni siedziały i dopiero jak już tak sobie podrosną, to dopiero na jesieni wypuścimy je do bagna. Taki jest plan. I zobaczymy, jak to w trakcie się okaże, jak to wszystko wyjdzie, ale chyba dobrze, nie? No, pompa tutaj będzie założona. Sławek nie ma mikrofonu, więc je słyszycie. Pompa będzie założona, żeby napowietrzała tutaj tą wodę, żeby się nam nie podusiły. Też będzie przykryte u góry, żeby koty nie... Myślę, że nie sięgną koty? Ja bym jednak coś przykryła. No chociaż tak właśnie jak takie coś leży, no. Jak tutaj, tylko na całości. No bo ogólnie to tutaj, gdzie stoi Sławka bolid, tu ta wyścigówka czerwona. Mówi, że ma zdjęcie gdzieś, ale z tymi zdjęciami to wiesz jak jest, nie? Jak ja składam, to później się zapomnie, albo nie można znaleźć. I tutaj, nawet w sumie jeszcze tak widać, od dołu, to było oczko kiedyś. Ile było to oczko? Dwa tygodnie, taki falstart, jak to my ostatnio mamy, to i wcześniej też się zdarzały. Tu było oczko wodne, mieliśmy tam takie właśnie kolorowe rybki i takie normalne jak do bagna, tylko też właśnie chcieliśmy je trochę odchować, zanim wpuścimy. No. I któregoś razu sobie patrzę przez okno ze sypialni, a okno ze sypialni mamy tam, gdzie kotka Kitka całą siatkę nam porwała, bo próbuje się do nas dostać, nie jeden raz wieczorem. No i tak sobie patrzę i kot sobie normalnie łapką wyciągał te ryby i sobie zjadał, także. A co nawet nie zdążył, nie dał rady wyciągnąć, no to je pokaleczył i one później zaczęły zdychać, no bo wiadomo, to już takie pokaleczone, no to... I w ogóle właśnie jak kupiliśmy je, to one takie były jakby trochę chore czy coś, na początku niby fajnie, ale to tam ile, dzień czy dwa, one już zaczęły takie plamy jakieś dziwne dostawać. Także w sumie, czy coś tam przeżyło? Jakieś tam parę sztuk dosłownie, jakieś tam odporniejsze, nie? No ten złoty chyba, nie? Ten złoty, co w bagnie jest, to chyba prędzej był. Prędzej? No, mi się wydaje, że tamten był z tego całkiem pierwszego rzutu. No za duży by był chyba teraz. Chociaż w sumie nie wiem, bo tamte też były duże, nie? No już w sumie nie wiem, czy to z tego rzutu, czy to nie z tego. Wiem, że takie duże też złote, dwa takie były jeszcze i to one za parę dni zdechły, nie? Wypłynęły w bagnie, więc... Więc no niestety. I teraz właśnie spróbujemy w takim czymś się odchować. No to szczupaków się jeszcze nie udało w tym roku złapać, ale są raczej... Bo jak były jesienią, było je widać, to i teraz są. I w ogóle, o, ostatnio jak byliśmy tak na spacerze, to w bagnie, nie w bagnie, tylko w rowie, tam gdzie woda wpływa, no to już widziałem, że jakieś małe rybki są, no ale one są tak szybkie, zwinne, że ani to złapać w nic, ani się przyjrzeć tak naprawdę, co to jest. Także no, znowu jakieś tam nie... Jak to powiedzieć? Niechciane. Intruzy. A jak ci zabraknie wody stąd, to co? Ze studni. Poczekam na tydzień. A, no, aha, że napłynie nowa i dopiero. No tak, bo w sumie dopiero w piątek będziemy jechać po te ryby. Jeśli w ogóle... Jeśli właściwie się ten... jeśli w ogóle będzie miał chyba, nie? Ale ostatnio jak byłeś, no to nie miał jeszcze, nie? Ale mówił, że będzie miał. No zobaczymy. A że to jest tam, gdzie jedziemy po kury i to właśnie z tymi rybami to gospodarstwo, to jest właściwie koło siebie, w tym samym mieście. Także wykorzystamy. To co? Ja idę robić obiad. Zimno dziś, jak nie wiem, ja jestem tylko w bluzie i normalnie już się cała trzęsę. Dzięki, mówi Sławek, że grubszego węża będę też pompował do ogródka, nie? Grubszego węża kupi.
bo ten zacienki za wolno leci, jak sprawdzi ile w ogóle wody w studni jest, to będzie tam jeszcze przy warzywniku, przy foliach tam ten mauzer co stoi, to też będzie go napełniał właśnie ze studni, bo tak no to laliśmy z kranu, nie? A jak jest w studni woda do podlewania, to super woda, nie? Aha, że pompa chce mocniej pompować, a nie może ten, bo jest za ciężki wąż. O. No zobaczymy. No, przesila się, nie? Tak słychać nawet. No zobaczymy. Zawołaj mnie jak nalejesz, zobaczymy ile tej wody tam w tej studni schowałeś. Mówi, że powinno być pełno. No jak 1,5 metra, nawet więcej było wczoraj niż 1,5 metra, jak mierzyłeś, nie? No zobaczymy. A co tu tak mu się wygięło? A nie wiem, czy on to widział. Naleciało jakieś 700 litrów. Teraz taka woda się wydaje brudna. Znaczy jest brudna, ale to już zaciągnęło tego żwirku z dołu i po prostu to musi opaść tak, żeby no miały jeszcze żwirek na dnie. Ale czemu tak się wygięło? Nie wiem, może jest za duży napór wody. Muszę mu powiedzieć, bo chyba nie widział. Nie wiem zresztą. A ty widziałeś, jak to się wygięło? A tak ma być? No mówi, że zobaczymy, że widział to, że dalej nie powinno się wygiąć, no bo właśnie bez tego kosza jest i dlatego, nie? Stasiulka dostała dzisiaj nową kostkę. Dostała? Nie dostała jeszcze? Aha. A chlebka ostatnio właśnie w święta nie dostały, już tam ktoś nam przypominał. To dzisiaj dostaną. Smacznego. Tu przerwało. Aha, dziurę. To tak samo kozy zrobiły wcześniej, nie? To mi się wydaje, że to powinno być jakieś rurkę dołożone. A i tak jak wylizała ją mocno, nie? Tylko tyle zostało, czy druga połówka też jest? Druga połówka? Jak gdzieś była. Tam idę małe kozy połowane. Tu jest łowa. A tu. I Sławka krzesełko do dojenia. Nie miała, bo jej tam spadło, nie mogła się sięgnąć, to kurde, jak się dopadła, to wygryzła to. A nie mogła sięgnąć, Sławek mówi, to jak się dopadła, później to aż gryzła. Nie mogła sięgnąć, bo jej się rozwaliło, gdzieś tam spadło. Ale ty pije, ojeja, ojeja. No, a tu Sławka krzesełko do dojenia. Bez nóżek, stwierdził, że tak jest mu lepiej. Nie będzie nóżek dorabiał. Kładzie sobie po prostu, tam widzieliście na pewno na tym. Kładzie sobie na słomę i mówi, że tak mu jest lepiej. On nie musi się schylać, czy tam coś. Także. Ogólnie to w niedzielę właśnie zawsze dajemy chleba zwierzakom, ale tak w międzyczasie w środku tygodnia też dostają. Nie jest tak, że tylko w niedzielę i koniec. W niedzielę po prostu dostają więcej, o może w ten sposób. Zjadłaś, Zuzia? Zjadłaś, ładnie. Z jednej strony. Nie, Ziutka? Nie, tam nie sięgniesz Zuzi wybrać. Nie, nie. Skończyły się te dobre czasy. Mówicie, tu wejdzie, trochę w łańcuchu będzie. Mi się daje w łańcuchu to może być. Przecierać. A na pewno, bo jak ona rusza językiem, nie, ten... To przeciera właśnie, nie? A jakieś to wilgotne? A to jest sól, nie? A sól, no też się rozpuszcza, nie? Perła, nie wchodź. Krej, perła! A tą wtedy co z nią zrobisz? Co? Z tą starą. Jeszcze coś się da, czy wyrzucisz? Nie, to jest dalej. Może kuliką ją zrobić. I ona próbę, może to witaminy są, nie? No. Ale sól mogą tak? A, nieważne. Co, nie wejdzie? Nie. To kicza zrobi takie było. Lizawka. To tak dobrze to wchodzi. No teraz na razie, zanim to popsuje, to trochę potrwa, nie? O, ale będziesz miała, Stasiulka. Nówka sztuka, nie lizana.
A ten jak ciągnie, on w ogóle coś zostawia w tych cyckach jeszcze? Teraz nie, chciałbym stawić. No trzeba, już teraz będziemy go chcieli sprzedać. No może dzisiaj się zrobi ogłoszenie czy coś tam. Zobaczymy. No bo już pora. Nie, Stasiu. Przykro nam będzie się z tobą rozstać, ale niestety. Sentymenty muszą iść na bok. Dobra. A dzisiaj jeszcze w planach mamy, jak nie zacznie padać, zacząć tam to ogrodzenie tam koło malin, tam z tyłu, przy tym lasku, przy bagnie, tam co ostatnio pokazywałam, że takie krzywe jest. To Sławek już słupki poobcinał. Teraz będzie dziury kopał, ja jeszcze chwilę będę musiała w domu trochę mam roboty jeszcze, także jeszcze do niego nie pójdę. Zresztą w sumie nie będę mu potrzebna teraz do kopania. I później jeszcze chcemy pozalewać. Ale to już trochę szybciej pójdzie niż tam u kur, bo to bez tych fundamencików już tylko same słupki, później siatkę tylko, także to tam już powinno dużo szybciej pójść. Powinno. A jak pójdzie, zobaczymy i przede wszystkim, czy się nie rozpada, bo dzisiaj to jest, o, teraz chwilkę słońce wyszło, ale chmury takie chodzą. Czas pokaże. Riko na piwnicy chodzi. Mały grubas. No, o tobie mówię. O, jakie kulululu. Co tam wyżerasz? Sławek już betoniarę uruchomił. A jak liczy, aż tu widać. I co? Idziemy robić. Jeszcze idę tylko buty przebrać. Ubrałam się znowu w Sławka odblaskową kurtkę, bo jest tak zimno, że normalnie, a tam jeszcze w ogóle, gdzie ten płot jest, to tam wieje, nie? Na pewno mocno. Bo tutaj na podwórku to jeszcze jako tako, ale tam to ja nie wiem. Dobra, idę buty przebrać. Bierzemy się za robotę. Powtórka z rozrywki. Muszę moje cicho biegi zmienić na głośno biegi. Nie, na grubsze po prostu buty. O, dobra, wyłączam się. Mam nadzieję, że nie słyszycie, jak klnie. Pierwsza taczka jedzie. No ale betoniarka się rozwaliła. Zaraz pójdziemy na podwórko, to wam pokażę. No, także znowu są nerwy. Ciągle coś się psuje, no już naprawdę jakiś fatum chyba ostatnio. Cały czas tylko awarie i awarie. Dobra, idę trzymać poziomicę. Patrzcie. Betoniarka pękła w puch. I spadła na tą tutaj poprzeczkę. Nie wiem, jak to tam się nazywa. Nie wiem, co teraz. Będzie trzeba ją chyba ściągnąć i będzie Sławek spawał? Nie wiem. Ciężko powiedzieć. Psiaki wypuścił, bo krzyczą. A Sławek coś na pewno zaradzi, tylko znowu wszystko się wydłuża. Nie można nic od razu zrobić. Spawarka w ruch. Tu się udało przekręcić i naprostować to. Jeszcze Sławek zespawa, powinno być dobrze, ale może trochę mniejszej ilości będzie trzeba robić, nie? Może trochę za dużo było. Nie. No ale już nie tak, chociaż w sumie nie wiem. Jeszcze byś prostował? A, z góry, no. Młotków trzeba nastrzelać, zawsze się naprawi. Ojeny. Idź. Sławek mówi, a już proste, a dawaj jeszcze raz, muszę się wyżyć. I znowu jej młotów nastrzelał. Dobra, ale ważne, że się uda, chyba się uda. No, już tak gdzieś po prostu w słabszym punkcie nie dała rady. Zresztą najmłodsza też nie jest, jak widać. Ile ona tutaj napracowała u nas, narobiła betonu, to ciężko zliczyć. No, no jak zwykle opóźnienie w robocie, ale powinno być dobrze. W
sumie tam nie wozimy ani kamieni, ani nic, te słupki tak moment idą, nie? No co tą betoniarkę, to już połowę mamy zrobione z tej jednej betoniarki, tak naprawdę. No ale co z tego, jak coś musiało się wydarzyć, jak zwykle. Dobra, no nie nagrywam, bo teraz będą jasności. Nie można patrzeć. Zrobione, naprawione. Się okaże właśnie, jak wsypiemy zaraz wszystko, lejemy wodę, wsypiemy piach, beton. No, z każdej strony pospawał, bo w sumie się okazało, że tam też to już tak ledwo trzymało, także tutaj naprawił, a tam by może poszło. No, zobaczymy. Bez obciążenia to bez obciążenia, nie? Co? Aha. Pasek spadł. Już myślałam, że już całkiem umarła. A może wiesz, jak ona spadła na ten, to poruszyła pewnie, nie? Bo tu spadła, no to. To. Jakby jednej awarii mało było, dobrze taka pierdoła teraz, nie? Nie wiem, czy tego. Aha. Sławek mówi, że nigdy nie zakładał go. Tam na dole takie jeszcze jest do zaczepienia. Dobra, to się chyba uda. Działa! Na szczęście! Dobra, mamy urobione. Idziemy dalej, oby się udało skończyć. Rzadki? O, ciekawe, czy mi się słupki nie poprzewalają teraz. Przyszłam na podwórko i zapomniałam wam pokazać, że słupki już stoją zalane. Udało się skończyć. Machina wytrzymała. Pozwólcie, że nie będę tam dalej szła, bo zmarzłam tak niemiłosiernie. Że normalnie nosa nie czuję, aż mi się język plącze, tak zmarzłam. Dobra, jest jedna robota zrobiona. Ważna robota. Trochę kropiło, myśleliśmy, że się nie uda. Jeszcze ta awaria. No ale na szczęście jakoś poszło. Także teraz sobie będą tężeć, jeszcze trochę później trzeba poprawić, bo normalnie aż wiatr nimi buja, tak tam wieje. Ale cóż, ważne, że się udało. Dobra, Sławek idzie zaraz karmić. Ja tylko jajka wybiorę i do domu. Normalnie chyba coś mnie łamie. Wczoraj jeszcze mówiłam, że takie pogody, że co chwilę się słyszy o choróbskach jakichś, no i ciekawe, czy teraz mnie nie dopadnie. A jeszcze muszę do paczkomatu jechać, także jajka wybiorę. Pojadę i do domciu. 65 jajek naliczyłam, ale jeszcze patrzcie, tu siedzi Klara, tu siedzi kura, tu siedzi kura. Tam dwie kury siedzą tu na dole i tam wyżej, że nie wiem, może jeszcze coś będzie. No 65 na razie, dwa na pewno zgniecione i patrzcie, idź kura, uciekaj. I tyle ledwo się trzyma. Perła dostanie zaraz. Taką skorupkę ma cieniutką, że w palcach nie idzie utrzymać. By zjadła, co? Idź, uciekaj. Sio, kura, to moje jajo. Perły, perła dostanie. Idź. Także 65. Aha, nie, 64 jednak, bo wczoraj było jeszcze jedno po południu, nie? To włożyłam do wiaderka. Nie wynosiłam go, to 64. No i te dwa na pewno zgniecione. Dwa czy trzy? Dwa chyba, nie wiem już. No dobra, 64 mamy. Jeszcze później chyba zajrzę, ale no nie, w sumie nie zajrzę, bo jak pojadę, później do domu pójdę, to najwyżej na jutro będą. Także 64 przy Sławkowi powiedzieć. Idę wynieść i idę odpoczywać. Także kochani, do jutra. Dziękuję za dzisiaj. Do zobaczenia jutro, pa! A jeszcze Sławek boćka naprawił. Stanie teraz sobie gdzieś tam nad bagnem może, albo gdzieś tam na ogrodzie. Nogi zgubił, ale już odzyskał.
Także jak bociany nie chcą do nas przylatywać, to je przynosimy.